No, zawsze jest miło, fajnie i przyjemnie, jak się wygrywa ostatni mecz na koniec roku przed świętami. To jest naprawdę fajna rzecz. Ale cieszę się, że zrobiliśmy wszystko, żeby to zwycięstwo to osiągnąć, bo myślę, że zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie. Ja przynajmniej na koniec takiego jakiegoś tam małego okresu, bo to był mój piąty mecz w Krakowie, mogę powiedzieć, że zagraliśmy najlepsze spotkanie zdecydowanie pod każdym względem. I pod względem piłkarskim, i pod względem taktycznym. Bo nie jest tak, że wszystko dzisiaj wychodziło, ale dzisiaj były długie fragmenty gry takie, jakie chcielibyśmy widzieć. Powtarzalnie w następnych meczach to, co ćwiczymy, wreszcie wypaliło. No dość długo czekaliśmy na to, ale myślę, że warto było. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadawania pytań. Proszę, Karol. Bogacki, Śląsk, Dobrowiecz, panie trenerze, gratuluję oczywiście tego zwycięstwa. Chciałem zapytać, jak pan ocenia postawę Śląska, czy Śląsk zagrał gorzej niż się panu wydawało, czy mniej więcej to było to, ten poziom, którego oczekiwaliście? Znaczy, wie pan, mi jest trudno ocenić postawę Śląska, bo to jest takie trochę niezręczne. Ja uważam, że my zrobiliśmy wszystko, żeby Śląsk wyglądał dzisiaj tak właśnie, jak wyglądał. Zrobiliśmy wszystko, mieliśmy na to plan i ten plan się po prostu powiódł. Więc myślę, że postawy Śląska nie będę oceniał. Mogę tylko po raz kolejny pogratulować mojej drużynie, bo zagrali naprawdę świetny mecz. Proszę. Jakub Lubertaś, Klasnet. Gratuluję oczywiście zwycięstwa. Dziękuję. I chciałbym się o te przygotowania spytać do tego meczu. Czy skupialiście się właśnie w nich raczej na wyeliminowaniu albo na wyeksponowaniu słabych stron Śląska, czy jednak Krakowie miały się przyjechać, narzucić swój styl gry, nie patrząc na przeciwnika? To znaczy chcieliśmy narzucić swój styl gry. No to nie jest tak, że znowu nie patrząc na przeciwnika, bo Śląsk to jest jednak dobry zespół i nie można tak powiedzieć, że jedziesz w ciemno, narzuca swój styl gry, tym bardziej, że no co by nie mówić, to papierowym faworytem tego meczu był Śląsk przed tą kolejką, miał więcej punktów, był wyżej w tabeli, ale my rzeczywiście staraliśmy się narzucić swój styl gry, zagraliśmy wysokim pressingiem i to o dziwo, ten pressing wysoki trzymaliśmy do prawie końcowych minut spotkania, więc myślę, to był jeden z takich filarów tego zwycięstwa, bo Śląsk miał duży problem z wyprowadzeniem piłki z własnej strefy obronnej i no i przez to stwarzaliśmy sobie sytuację, a poza tym no ja się cieszę, na 5 rozegranych spotkań w tym nowym takim rozdaniu 3 zakończyliśmy z zerowym, znaczy na zero z tyłu. To jest też bardzo ważne dla budowania takiego morale i fundamentu pod ten zespół. Zapraszam dalej. Dobry wieczór, panie trenerze, tylko Marcin teraz pasy. Ja chciałem zapytać o sytuację następującą, o zmianę, która nastąpiła pod koniec meczu, o zmianę Sergio Hanki. Czy tam powodem była jakaś kontuzja oraz czy jakieś problemy zdrowotne? To znaczy Sergio sygnalizował już, że nie da rady dłużej. Tam myśmy porozmawiali chwilę, jeszcze 3-4 minuty powiedział, że wytrzyma. No był tam jakiś dyskomfort, powiedziałbym, w okolicy chyba mięśnia pośladkowego, więc woleliśmy ryzykować, zrobił swoje, zagrał bardzo dobry mecz i myślę, że to jest najważniejsze. Dobry wieczór, Andrzej Kamil Jagodyński, tylko jest taka sama. Miałem dwa pytania, zacząłbym od tego o pierwszą bramkę, bo widać było od razu po tym trafieniu Kolnara, że on pobiegł do ławki, czy jeździ się tak wspólnie, czy to był też schemat przygotowany stricte pod Śląsk, czy po prostu to jest coś, co napracowali się przez ostatnie tygodnie? Ten schemat był już przygotowany pod Legię, ale z Legią wypalił z kolei inny schemat, więc no tak to nieraz w życiu jest. No, mówi się, że człowiek ma dopracowane pewne fragmenty, a tu się okazuje, że nagle wypada inna karta stali, ale cieszę się, bo ten schemat, żeśmy pracowali nad tym. Kornel jest naprawdę dobry, jeśli o to chodzi, ma świetny timing. No fajnie, że to wypaliła taka bramka w 405, czy tam 400, nie wiem, 7 minucie, bo to był przedłużony czas gry, do szatni, no to tak trochę podcina morale, bym powiedział, bo znam to z autopsji. A drugie, to chciałbym też dopytać, czy nie wiem, często na treningach zakłada się panu, że za taramkę Kawadze o to, czy trafi z danego dystansu do bramki. Pytam dużo o tempu serio, bo poprzednim piłkarzem z taką systematycznością, powtarzalnością, jeśli chodzi o uderzenie dystansu w Krakowie, jakiego pamiętam, to chyba Marcin Budziński, zresztą pan też świetnie go pamięta ze swojego poprzedniego okresu pracy. No ja się cieszę, że Otar potwierdza tylko to, co zauważyłem po paru treningach, że ten chłopak ma świetnie ułożoną stopę, a poza tym ma taką, jakby to powiedzieć, no takiego piłkarskiego nosa, taką czutkę. On wie, gdzie się ustawić, bo szczególnie bramka z Rakowem to potwierdziła. Ma dobre uderzenie, namawiamy go do tego, robimy stałe fragmenty pod tym kątem też. No cieszę się po prostu, że wpadła kolejna bramka. Bardzo ważna bramka, bo ona też ten mecz troszkę, tak bym powiedział, pchnęła wyraźnie w naszym kierunku.
Dzień dobry, panie trenerze. Stanisław Malec, teraz Pasy.pl. Gratuluję trzeciego zwycięstwa, panie trenerze. 5 meczów, 3 zwycięstwa. Pana taka na gorąco ocena tego okresu, tej końcówki Ja myślę, że tak za wcześnie na ocenę, bo jakbym powiedział, że czuję niedosyt, no to podejrzewam, że się państwo zaśmiali, ale rzeczywiście, no czujemy trochę niedosyt, bo ten mecz z Łęczną trochę tak no, nadwyrężył nasze, bym powiedział, morale, ale fajne jest też to, że tydzień po tym meczu zareagowaliśmy fajnie, dlatego no trudny okres, przyjmując zespół pod koniec rundy bez możliwości już poprawy jakichkolwiek walorów, popracowania nad walorami fizycznymi. Ja nie ukrywam, że te mecze wszystkie takie pozwoliły mi na to, żeby się przyjrzeć całej szerokiej kadrze, można powiedzieć, zobaczyć, jak ci chłopcy wyglądają, jak oni pewne rzeczy łapią, pojmują, rozumieją, ale to jest fajna grupa fajnych ludzi, którzy chcą naprawdę pracować. Ja myślę, że my nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa w tej lidze.